Oj, nowi wczasowicze idą. Jedni odjeżdżają, drudzy przyjeżdżają. No tak, to co mają wolne, to już dzisiaj przyjeżdżają. Kolorowe, biało-różowe, w snach kolorowe i tak dalej. Idziemy myć naczynia i obiad przygotować. Jestem Andrzej. Jarosław. Bardzo miło mi. Na małżonce jak się podoba? I córce? Coraz bardziej. Podoba się? Tak, tak, bo to... No jakby miał pan propozycję przyjechać w przyszłym roku tutaj znowuż? No żona już tak planuje. Aha, podoba się żonie. Tak, planuje już tak sobie. No bo tu jest zaraz za spokoju. No jest troszkę, no to za dużo, bo tutaj ta zwierzyna dzika nam podchodzi. To wczoraj matka nie to przebiegła 9 małych saniu. 3 dni wcześniej to z 5 małych przebiegła się taki duży. To widać sami, że podszedł tutaj, może raczej ktoś rzucił to podszedł. Normalnie no, na przestrzeni kilkunastu metrów, nie? No. Także moc się wstrzymuje bardzo w nocy, czeka się do rana. Weź zobacz wszystkie programy. No już. Piękny opis jest burzy. Zachód słońca. No to przepiękne, co ty powiem. Każda chmura inna, na przykład jesienna. Ciężka, ogromna, żółw, leniwa, oblewą brzemienna. Uczyliśmy się, co kurde. Nie. Z kompozytorów. Nie zgadzam się z kompozytorów to Bach i Mozart. Tylko, jedynie. I później opera Verdi, Puccini. No, Bellini jeszcze i Donizetti. A nasze opery też mi nie kręcą, ani Halka, ani Straszny Dwór. No widzisz, no bo jesteśmy jak ogień i woda. Chopin ci się nie podoba? Nie. O. Ani jeden jego utwór mi się nie podoba. Tak. Jakby nawet grał nie wiem kto. Piękny. O, żeby tylko jutro piękna pogoda, a komary jak tutaj gryzą? Nie, nie ma komarów. Nie ma komarów. To w przyszłym roku też tu się spotkamy. Ach, jak Bóg pozwoli. Jak to... Na razie się podoba panu tutaj. Ja tam wszędzie się dobrze bawię. A za dziki będą latać. Przyjdą. Na kolację. Łażą, to zrobię. No u nas też tam przychodzą do środka. Nawet po 2 razy. Kiedyś dzieciaki ich pogonili. I za dzikami. Dziki uciekały, ale później dzieciaki uciekali na drzewa. Bo się dziki obróciły przeciwko nim. Ale przyjemnie, spokój, cisza.
To może ja pomogę? No, ale nie mam rozpałki, bo nie ma. Gazeta i troszeczkę patyczków. A patyczki, no mamy sianko. Sianko nie da rady nic. Tu nie sianko. Tu trzeba pozbierać troszeczkę jakiegoś suszu. Dzień dobry. To moja babcia. Bardzo miło mi. Jestem Andrzej. O. Jak jeszcze trzeba, to jeszcze następny wagon jest. No nie wiem, bo jak. A pani wagony rozbiera? Nie, pod wagonami na sucho. To ja przyjąłem, bo wagon przynajmniej jakoś mi przydatny. Ale to są mokre. No właśnie. A ja mówię, to pod wagonami są suche. Widzę, że pani też lubi takie coś, że po prostu na luzie być. Oła. No tak, tylko że nie hałaśliwym. Nie hałaśliwym. No jak pani się podoba? Mnie się podoba. Ja przyjeżdżam. Zobaczymy to od 20 lat. Właśnie rok temu jeszcze dzieci były w ich wieku. Planowały takie trochę intymności, tu i tam pogoda się popsuła, reszta no, już jakaś pani, taka. Pani, to jest intymność, to proszę pani w domu ma. A tutaj na luzie powinna być. No. To znaczy, zależy jakie to ma wychowanie, więc automatycznie później ten luz to też nie jest taki luz, jakby się człowiekowi wydawało, że jak się urwie, poleci gdzieś, to akurat będzie się... No nie, to trzeba zrozumieć luz, a luz? No. A Patrycja, ta kiełbaska może się piec już. A woda? Nie, wody na razie nie potrzeba, widzę, bo... Podlejemy. Pan nam rozpalił, więc najważniejsze, że rozpalił. Bardzo się udało. No, zgadza się. Jak to się mówi, facet się przyda. No widzisz, a ty mówisz... I zawsze by się przydał. A ty mówisz, że bez facetów się można obejść. No nie, to nie o to chodzi. No. Kobiety są teraz wyzwolone, to trzeba pamiętać. No kobiety walczyły o równouprawnienie, prawda? No i wtedy i tak jest. No i się wyzwoliły, że mają dzieci na głowie i no. Toż ty, kurwisie, wstawaj. Wstawaj, głowa w piachu, cały w piachu. Bo my to znowu mamy równo, tu czy na górze, czy w góry. Tak. Jednakowo. No właśnie, nie ma problemu. No ale ja wolę morze. No ja w sumie też dlatego, przede wszystkim, że nawet dla mnie górskie powietrze jest trochę za ostre. Ja się w górach źle czuję. Papieroska? Nie, dziękuję. W ogóle? Może jednego dla towarzystwa? Nie. Żona nie byłaby całkiem zadowolona z tego powodu? Nie? A może jednego do towarzystwa? Obiecał rzucić i powinien słowa dotrzymać. No. A to nie namawiam? Nie mam. Żandarm jest, koniec, kropka, nie ma siły. A za żandarma to się powie. Właśnie. No. Jadę jutro do Międzyzdrojów. No to też, kamerkę biorę ze sobą, żeby tam nagrać. Aleje gwiazd. Aleje gwiazd, może coś innego. No i samo to, że tam będę, bo pojadę po syna, nie? No, to jest cały teren. No może jakiegoś aktora się spotka znanego? Różnie bywa. No tutaj na Helu spotkałem. Zelnika. Zelnika, no. Jest. Bo akurat gofra kupywałem i stał za mną, z małżonką był. No i tego. I tak żeśmy chwilę, no, najpierw w pierwszej chwili się ten, bo tak patrzę, mówię, Nowicki, kurde. Tak myślę i nie, Nowicki jest starszy przecież. No. I tego, no. Idziesz, Kasperku, pokażemy panu Jędrzejowi, jak się mieszka u nas. To jest tak zwana kuchnia jest w naszym wagonie. Bardzo fajna. Mamy kuchnię, wiadomo jest. A tu jest sypialnia, jest tak? Sypialnia, tak. No to właśnie tutaj widzi pan, są szafy, tu jest taki pawlacz ogromny. Telewizor, widzę. Telewizorek wszystko. Ile programów? Tutaj jest chyba, powiem panu, kto ze 4. Pierwszy, drugi. Jedynka, dwójka, Polsat chyba. Info. Nie wiem, jaki wynik meczu, bo Polska grała tej Lidze Światowej w sobotę z Chinami. Bo w piątek wiem, że wygrali 3-1. Nie wiem, nie powiem panu, bo ja osobiście myślę, że sportem jakoś tak nie za specjalnie się interesuję. Są miasta ładne, takie czyste, ładne. Zadbane w Polsce. Tak jak na przykład Zielona Góra, no, to piękne to miasto. Byłem tam, mieszkałem, to... Nie wiem, czyś piękne miasto? Skrytporka jest tam. Nam tu się podoba, super. No, dzieciaki do zatoki, płytka woda, plaża może nie za specjalnie. Bo ja tutaj z ludźmi jak rozmawiam, to każdemu się tu podoba. Ty dwóch chłopców macie, tak? Tak. Prawda? No ja mam już dorosłe dzieci. No nie liczyłem, że będę miał trójkę dzieci, spodziewałem się na dwójkę. A jak to się mówi? Przypadek. Miało być dwoje tylko. A niestety przydarzyło się trzecie. Czego niestety? No jak to się mówi, wyskrobek.
9. Tu Polskie Radio. Słuchacie audycji Lato z Radiem. Говорит Польское Радио. Вы слушаете передачу «Лето с радиоприемником». Łapiemy i wtedy się bujamy. O. No, inaczej nie ma. Hop. Zagna imię pani ma? A, Patrycja. A, Krzysztof. Miło. Hop. Tak, się mieszka obok siebie i się nawet nie... No. O, już? Teraz już piłka dobrze napompowana, tak? Jeszcze? O. Dzieci muszą się poznawać, rodzice przy okazji też i jest fajnie. Nie? No spojrzenie prosto w oczy. No ja mówię, brakuje buzi, no. Co nie? Tak jest. A, tuli by było, tak? Ojejku, co dzidziołki? To teraz adresami się czegoś nie po 18 latach spotkania. Tak, po 18 latach. Na kamerze grane. Pamiątka będzie. A tak w sumie pańską? Wrocław. Z Wrocławia. Z Wrocławia. Ze Zgorzelca jesteśmy. Jeszcze jest żony, siostra z nami mieszka i rocznego dzidka. No i to też, kurczę, jest problem, bo przecież on teraz tutaj smutny. Telewizji nie ma w wagonie, jest fajnie. Ale my nie mamy rybki. No. Moja zasypia na mini, ta rybka jest taka hopsi, hopsi. I ona przy tym zasypia. Pierwsze dwa dni, koniec stanie. Co chcesz wiedzieć? Wszystko. Ja miałam na myśli teraz, po niemiecku. Co chciałeś powiedzieć? Ich heiße Rafał. Ich heiße Olivia. Ich habe 16 Jahre alt. Ich bin. No, tak. Wo? Wo wohnst du? Wo wohnst du? No. Oh. ich wohne in Hannover. Genau. Und du? Ich wohne in Tarnowitz. Wie geht's dir? Aha. Rozumiałeś? Chyba tak. Magst du Fernsehen gucken? Co? Ich kann, jak zrobić? Machen. Ich kann machen jajecznicę. A co to ma z tym wspólnego? A to nie było gotować. Nie. Patrzysz na telewizor. Aha, no racja, no. Okej. Co chcesz powiedzieć? Nie wiem. Coś wymyślę. Wie gefalle ich dir? Wiesz, co to znaczy? Dir? Co znaczy dir? Ciebie. Jak miałam 15 lat, to zobaczyłam zdjęcie posągu Aleksandra Wielkiego. Głowa to właściwie była. No i zaczęłam czytać. Tak się zachwyciłam. Wiesz, w ogóle te greckie posągi tych bogów, tych herosów. Ja sobie wyobrażałam, że to była taka rasa, że to takie, wszyscy byli tacy piękni, nie? No bo on tam pięknie ten posąg Lizyp chyba wyrzeźbił. I ten, i normalnie zaczęłam czytać te o nim. No to ja się zakochałam, jako 15-latka.
A ty? Ty jakich mężczyzn preferowałaś? No ja wiem. Takich, którzy grali na akordeonie. Czy ja wiem. Zawsze takich uczciwych, pracowitych. No widzisz, mądrzejsza byłaś ode mnie. Ja to byłam taka lekka dziewczyna, taka powierzchowna. Dopiero z wiekiem nabrałam trochę powagi i rozumu. A taka byłam jak motylek, fruwać. Dlatego późno za mąż wychodziłam, dlatego tak fatalnie trafiłam. Ja przeciwieństwem jestem od ciebie. Tak, dokładnie. Zupełnie dwa. Jesteśmy zupełnie dwa. Bieguny. Tak. Odległe. Charaktery. Pamiętasz, jak myśmy się w domu, Boże, jak myśmy się, ja ciebie lałam, a ojciec mnie. Ty byłaś rozważna, ja byłam romantyczna. Trzeba troszkę i myśleć. To tak nie ma na łapu cap. A no nie. Co to za marynarz przyszedł? A to kolega. No witam. A ja mówię, że na teraz przyszedł. Mamo, na kartkę piszę. Dobrze, ale tylko ładnie pisz. Dobrze. Już, zadowolona, kolega przyszedł, nie? A dzisiaj z samego sama rana. Sama miałam się huśtać? Ale dzisiaj z samego rana on już podszedł, pierwszy. Tak? No to... Jaka gadka. A, no. Normalnie po swojemu. Jasne. Tam. Jasne. Mówię, no co robi się zdało tak zgadzać, że w jednym terminie i faktycznie to już by było ale to się no właśnie już mówiłam, żeby się rozwarowali. Jak deszcz popada czy coś, to nie ma problemu do tego. A potem już jak troszkę tylko przesknie, to... No i co zrobi? Wypatrzymy. Dzieci są za płotem. A nie ma to jak pożądanie czegoś, to jest gdzieś. No. Oj, ale... Strasznie. Iszczą strasznie. Dobra. To nie umie. To jest ja? Mhm. To jest ja? Tak, to jest. Teraz tych mądrych ludzi, to ja bym to wyścierał piruńcu, co oni robią i co gadają. Nic nie mogę z tego pojąć, zrozumieć. A ten rząd to mi wszystko taką łytałę do jednego worka wsadził i w to morze od razu, babach. Przyszły od sprzątaczki po najwyższego. Wszystko tak w jeden worek, bo to już wszystko skażone. To stare, bo kto tam się, to siedzą stare te obowcy, którzy kiedyś ten naród gnębili. To jak to coś się może zmienić? Ja bym to wytępił błyskawicznie. Bo ja mówię, to jak pszczelarz przychodzi do ula i trutnie tępi, to jest truty, ja bym to karmił. Tępił, ja bym tego nie karmił. Skąd się wzięła nazwa recydywa? Bo jest niepoprawny. No to jak niepoprawny, to na cholerę on potrzebny. Czy gospodarz złą krowę trzyma, czy złego konia, kasuje. Ja bym tak samo to kasował. No, no nawet ile? 30 chyba 7 milionów mamy. I niech by tak ona pierwszy rzut oka 10 milionów. Pojechał tylko, zrobił czystkę. A później już pojedynczy bym, jakby jeszcze jakiś niedobitek został. Wytępiłbym do pnia.
Nie, nie buja jej. Szczęśliwa? Pozbieraj tam zabawki. Nie, do woreczka je wszystkie pozbieraj. Ale to są te kupione zabawki. Nie, do tego, co tam leży, z którego były wysypane. Ja bardzo lubię to, że to jest taka oaza, cisza, spokoju. Człowiek po prostu relaksuje się, odstresowuje się, nie myśli o niczym. Ja w sumie raczej większość czasu przebywam w Wrocławiu, nie jeżdżę, tak? Więc nie do końca się orientuję. Wiem, że jest droższe życie w Warszawie, ale nie wiem o ile. Za pani Wrocław? Urodzona. Za pani Wrocław? Pewnie. Urodzona wrocławianka. Tak? A ja tam, wie pani co, spędziłem 18 miesięcy. WSO i W. Wyższa szkoła oficery inżynierii. Jodra i pontoniaki. Na 1 listopada kto budował mosty? Na pontoniaka. Macie takie coś? Raz do tej pory jeszcze nie ma. Że jak jest 1 listopada, jak przychodzi święto, budują dalej mosty czy nie? A to nie wiem. Nie budują? Chyba nie. Przez Zabornicką? Nie budują? Przez Odrę? Chyba nie. Chyba już teraz nie. Nie wiem, bo tak tam się nie zapuszczam w tamte rejony. A pan nie jest z Wrocławia? Ja nie, ale tam byłem w Monie. U nas to we Wrocławiu to tylko, albo jak nie studenci, to właśnie o wojsko ściągałem. WSO i W. A z Mecha też znę, z Mech. Ja byłem na Zmechu. Był pan na Zmechu? 30 lat temu. To tylko z seriali Emil Miłość pani ogląda, czy jeszcze nie? Nie, tylko że ja nie przywiązuję wagi. To znaczy, siadam, oglądam, co tam do tej 22 jest jakiś film, to go oglądam. Trochę kanałami poprzekładam, ale to w zasadzie nie, pierwszy, drugi program to zwykle. No bo tak, no to ale to większość ogląda jak Miłość, bo ja też oglądam. No bo jak żona ogląda, to musi przy żonie oglądać. O, no a mąż często tu przyjeżdżał na wczasy? No myśmy rodzinnie przyjeżdżali. Całą rodziną, z dziećmi. A teraz mąż już nie chce jeździć za bardzo? No nie tyle, bo w domu jest pies, kot, papuga. A i mąż się nie nudzi chyba? Nie, no bo mamy działkę jeszcze też. Działkę, a mąż jak oprócz działki to jeszcze ma jakieś zainteresowania? No na razie legalnie to niczego podjąć nie może, także w sumie... No na przykład rybki. A to tak. To sobie tam jeździ na te rybki, tylko te rybki nie ma kto później oprawiać, nie ma kto smażyć. Jak se sam złowi, to sam sobie musi zrobić. Aha. No ale lubi pani rybkę. Nie przepadam. Nie? Nie. W ogóle? A. Piwka nie lubię, rybki nie lubię. Tam koło waszego wagonu jest ten. Boisko do siatkówki plażowej. No jest. To może byśmy ci pograli? O, ja w siatkówkę to dawno nie grałam. Chyba z 20 lat? No, a córka? To może jeszcze ktoś przyjdzie i można byłoby zagrać. Teraz jest modna siatkówka plażowa. A akurat tam u was warunki spełnia te boisko. No, tak wygląda, bo piachów to... Tak, pełno piachu. I... można zagrać. Jeżeli zbierze pan osoby do grania, to czemu nie? Tym bardziej, że to jest tuż po naszego wagonu, także w zasadzie... No, cztery panie. Aha. Bo pani z córką, jeszcze dwie panie by potrzeba było.
Uwielbiam te oczy. Czego szukasz? Nic. Za głośno mi było. Nie, proszę cię. Chcesz dzieci mieć? Jasne, 5. Oho. Nie no, 2. A ty? Nie wiem. Jak nie wiesz, to trzeba wiedzieć. Mam dopiero 16 lat. Informatykiem będę. No, na pewno. No, będę grał na komputery. Jak byłem na sklepie, taki komputerowy, goś się tam pracował, wiesz co, jak pracował? Siedzę sobie na fotelu, włączył sobie PlayStation i se grał. Super. Fajna praca. Ty będziesz tancerką, tak? No. Nie, będziesz lekarką. I tancerką. Ja lekarka i tancerka, no. Tak. Co? Denis. A. Powiem ci, że będę za rok w Krefeldzie. Jest blisko? Nie wiem. Krefeld jest, jak masz Niemcy, co? To jest tutaj, gdzieś, na samym końcu. Na dole? Nie, gdzieś tu. Tu jest dół. Aha. No. To chyba blisko. Niedaleko Dortmundu. Mhm. 3 godziny do Dortmundu chyba. Okej, to trochę daleko. To może się widzimy za 2 lata tutaj. Tak. Spytam się mojej cioci. No, fajnie. Trzęsała moje włosy. To co? 2 panie i 2 panie. Nie ma tam panu, to przypada. Nie ma tam. Słuchajcie, to jest zabawa, to jest zabawa. Dobra, nie podniesie rękę do góry. Dobra. To nie jest, proszę pani, na poważnie, to jest naprawdę wszystko dla zabawy. 2 panie na 2 panie, czy 3 panie na 3 panie, jak to zrobimy? Możemy tak zrobić, 3 na 3. O, pani Patrycja już jest chętna, prawda? No. No to przedstawiam, tutaj pani jest z Wrocławia, pani Patrycja, pani... Zielonka, tak? No to co? Pani, jeszcze jedna pani będzie zespół, proszę bardzo. Już jeden zespół jest, teraz drugi zespół. Pani. Także zapraszam panie wszystkie 3. Nie. No nie, chodź do mnie, mamusia będzie grała. Nie chcę. Nie chcę. Naprawdę. Ale ja bym bardzo prosił, to tylko zabawa, to nie będzie długo. A tamta pani, o. Tamta pani? A pani gra? Tamta pani gra. A może pani zagrać? Gra, mile lat. Ale tu trzeba spróbować, może jednak. Będzie wtedy skład 3 na 3. No jest 3. Ale tu nie ma 3. Też są 3. Ale są 3, faktycznie. To jak? Rozgrzewka już jest zakończona? To pani gra tutaj, tak? Nie, pani tu gra i tu 3 osoby i tu. Uwaga! Proszę zejść dzieci z boiska. Nie przejmuj się ten... Tak, kibiców zapraszam do dopingu. Uwaga, kibice. No jak ci pitelki? Gdzie tańce? Dopingować. No to co, teraz możemy zacząć dopiero mecz. Jeden, zero. Dwa, zero. Wrocław coś tu mało kibicuje. 3-0. Sześć, zero. Zielonka! 1-0.
7-0 dla Zielonki. Zielonka! 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 7-1. Wrocław serwuje. Ej, po co to jest? O nie. To jest Anta gdzieś? Nie, ale ja tu mam ręce. Jeszcze rodzice moi mówili, że ładne konie, ładna żona, duże pieniądze. To śmierć. Bo na to zawsze się znajdzie chętny. A jak jest przeciętna, to ich jest kupa, to nikt się nimi nie interesuje. I ja taką wybrałem przeciętną. Ale ja nie brał wygląd, ja brałem charakter. Co z tego, że ona ładna? A dla kogo ładna? Dla mnie czy dla kolegi? To ten każdy ma na nią chrapę. I chodziło się ponad rok czasu, poszedł wojska, wyszedł z wojska, ochajdnął się i się żyło. Prawie 40 lat. Skupę czasu przeżyliśmy. Już 7 rok. Szybko leci. Tu była gdzieś 23, tam parę minut przed. Córka się obudziła. I wpada do mnie, tato, bo choć coś z mamą nie tak. Rodziotko zdążył wpaść do pokoju, że ją poderwał do góry. A ona mnie wsich na ręce, skończyła życie. I to był ostatni dzień już mój. Ona czuła, że ktoś chce jej udzielić pomocy. Czy ona była tego świadom, że to ja, czy kto w ogóle. Bo jak kogo, no ubijała byle kogo, żeby tylko ratował. Bo jeszcze chciała kobieta widocznie żyć. Nie chcę nawet na ten temat wspominać, bo to nieprzyjemne chwile. Dobra, idę się ubieram. Teraz się pomału szkoły, to już o 5 dochodzi. Idę pomaleńko. Trzeba się ubierać. Nieśnili ani raz. Czekałam raz na mamę, czekałam, ale jej nie widziałam. Tylko pytałam o nią, ale a tato mi się nigdy nie śni. Tato mi się kilka razy śni. Tato nasz, jak mi się śni, żywy, to tak i mało coś do mnie pretensje, to coś mnie złego spotka. Albo w rodzinie jakieś nieszczęście się wydarzy. A mamusia, jak mi się śni, to nie. Bardzo rzadko mi się śni. Ale nic złego się nie dzieje. Jak się tato mi przyśni, to ja tylko czekam, z której strony uderzy jakiś cios. Jak zaszłam w ciążę z najmłodszym dzieckiem, a małżeństwo mi się już sypało i mąż nie chciał tego dziecka i chciał, żebym usunęła. I ja byłam zdecydowana to zrobić,
jak się przygotowałam, miałam jechać do kliniki, to mi się śnił ojciec, że jest ze mnie niezadowolony, ja nie pojechałam. No i bardzo dobrze, bo to jest moje w tej chwili najlepsze dziecko. No powiedz, siostra, czemu się nie sprawdzi sen, który coś zwiastuje, coś dobrego, tylko to, co złe? No. Czy po prostu my tego nie zauważamy? To, co się nam śni, że coś dobrego? Nie zauważamy. Nie wiem. Tylko, bo zawsze człowiek pamięta to, co jest złe, a nie to, co dobre. No być może, a wiesz... Gdzieś przeczytałam, nie pamiętam już gdzie, że największym szczęściem jest czekać na szczęście, jak się jest młodym. Czekać na to szczęście i wierzyć w to, że ono przyjdzie. Bo potem to przychodzą zwroty i upadki. A jak się jest młodym, człowiek jest pełen takiej jakiejś wiary w to, że to tak będzie. Panu Bogu wszystko się udało, ale starość się mu nie udała. Tylko mu się starość nie udała. No. Pan Bóg. Teraz mi pojęcie Pan Bóg. No co ja to mam zrozumieć? No to jest człowiek, którym tak mnie uczyli, że stworzył wszechświat. Dobrze. No staram, to wiem. To wiem. Ale teraz zadam pytanie. A kto stworzył Pana Boga? No tą pierwszą osobę. Punkt wyjściowy. No odpowiedz mi, kto go stworzył? Czego on powstał? O, masz gołą dłoń, a zrób pałac na nim. Ale tu w tej chwili. Religia uczyła, że tam gdzieś, gdzie to niebo, to musi być normalnie ziemia. Bo rosła jabłonka, mąż na jabłonce siedział, Ewa zerwała jabłko. A to był raj na ziemi, to nie tam. Nie, w niebie byli i Pan Bóg ich stamtąd wygonił, bo mówił, że wszystkie jabłonki możecie brać, ale z tej nie. I do węża powiedział, ty też, i na dzień będziesz kurz pełzał, bo on miał jakieś nogi, on chodził, że mu nogi skasował, wygonił dwoje ludzi, Adama i Ewę. No to co? Rozmnażali się. No to był brat i siostra, mówmy, tak? No a później obcych ludzi nie ma. No to co? To dalej się musieli rozmnażać brat i siostrą. Z no tego Panu Bogu ten świat nie wyszedł. Słuchaj, pomysł był dobry, wykonawstwo no, gorsze. Ja tylko, bo ja się pytam, może gdzieś, no skąd? No musiało tak być. No bo skąd się rozpadniała reszta? To wszystko ma swój tam coś znaczenie. Ale niech se ma, mnie to nie przeszkadza. Musimy się pożegnać już. Książeczkę Różaniec z kościoła na nieszpory. A diabli tam, ja wolałam iść na kawę z koleżankami albo gdzieś na spacer do lasu. A teraz, jak się kochamy, jak prawdziwe siostry. No już to trzeba przeżyć tyle lat. Trzeba przeżyć tyle lat, żeby to wszystko zrozumieć. Thank you.